Dzień dobry, witam kochani i następnie dziękuję za subskrypcje, lajki i komentarze. Dzięki córce Asi, która doradza mi we wzorach, montuje filmiki, daje napisy, mogę pokazywać w internecie moje robótki. Gwiazda przestrzenna 3D o średnicy od 16 do 17 cm w zależności jak się naciągnie ramiona. Była duża, o średnicy 24 cm jest filmik. Teraz pokażę, jak zrobić mniejszą. Wykonuje się ją z 8 rzędów, a usztywniana jest na gwiazdce styropianowej o średnicy 13 cm. Robię się ją z dwóch części, a później sklejam. Usztywniam na styropianie, jak już powiedziałam. Z jednej strony ścieram na płasko i tak powinno to wyglądać. Będę pokazywała po kolei. Z boku tak wygląda. Jest tutaj wypukła. Można ją zawiesić u góry na choince. Tu przyciągnęłam taką wstążkę i można przywiązać do choinki u góry, a na czubek na przykład szpic. Można do niej doczepić, przykleić nóżkę. Pokazywane jest w drugiej części tej dużej gwiazdki, jak właśnie robię ją. Ona tutaj trochę jest węższa, bo te wszystkie słupki zebrałam w jedno oczko i wróciłam też łańcuszkiem. I jest krótsza. W drugiej części jest wszystko pokazane. Rzecz gustu, ale mi się bardziej podoba bez tej nóżki. Proszę zobaczyć, jak pięknie się prezentuje. Jako zawieszka do okna może być też z jednego elementu. Po prostu przyłożyć tą płaską stroną do szyby. No i proszę bardzo, też pięknie wygląda. Tu mam taką mniejszą, też jest, będzie filmik z niej. No i będzie super zdobić. Jak Państwo wykonacie takie gwiazdy i pokazywać będziecie w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Takie to mój autorski projekt i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów i nagrywanie filmików. Szydełkiem 1,25 mm. Można też zrobić z cieńszego kordonka, z muzy 20, tak jak mam zrobioną tą małą gwiazdkę, gdzieś mi się to podziała. Ona wtedy jest bardziej delikatna. O, proszę. Najpierw pokażę, jak przygotować sobie właśnie takie modełko ze styropianu, ze styropianowej gwiazdki. Na tarce pokazywałam już przy tej dużej gwiazdce, że ścieram i się nabrudzi troszeczkę jedną stronę. Idzie super. Gładko. Ze wszystkich stron, żeby była równo. Ta tarka musi być płaska. Znalazłam ją w piwnicy, bo starsi ludzie niczego nie wyrzucają, więc się przydała. Ścieramy tak, żeby zostawić około centymetra. Tu jest rand tej gwiazdy. To zostawiamy kawałeczek. Ona wtedy jest bardziej taka wypukła. Chętnych do zrobienia takiej gwiazdki zapraszam do wspólnej pracy. 8 oczek łańcuszka zrobiłam i zamykam oczkiem ścisłym, wkuwając się w pierwsze oczko
tego łańcuszka. W tym kółeczku 10 półsłupków. Pierwszy, drugi, jeszcze 8. Zrobiłam już 10 półsłupków w tym kółeczku i jest to rząd pierwszy. Wchodzę do oczka pierwszego półsłupka i zamykam oczkiem ścisłym. I w tym oczku 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na słupek i podwójnie nawijam nitkę i w to samo oczko słupek podwójny. 3 oczka łańcuszka i słupek podwójny w tym samym oczku. Następny słupek pojedynczy w tym samym oczku. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijam to jedno oczko i do drugiego tutaj słupek i słupek podwójny. 3 oczka łańcuszka. Słupek podwójny w tym samym oczku. Słupek pojedynczy też w tym samym oczku. 2 oczka na poprzeczkę. Omijamy to jedno oczko i w następny słupek. Teraz będzie słupek podwójny w tym samym oczku. 3 oczka łańcuszka, słupek podwójny, później pojedynczy w tym samym oczku. 2 oczka na poprzeczkę. Tak wykonujemy jeszcze. Tu są 2, jeszcze 3 takie motywy. Mam zrobione 5 tych motywów. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i wkuwam się pierwsze, drugie, trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Zamykam ten rząd drugi oczkiem ścisłym. Rząd trzeci. 3 oczka łańcuszka teraz. 1, 2, 3. I w tym samym oczku słupek podwójny. Następne 2 słupki w łuku podwójne. Pierwszy i drugi. 3 oczka łańcuszka na łuk i słupek podwójny pierwszy i słupek podwójny drugi w tym łuku. Słupek podwójny w oczku. Nie będę mówiła w słupku, w którym, czy w pierwszym, czy w drugim, tylko w oczku. Tu jest słupek, tu widać, że tu jest to oczko i w oczku. Słupek podwójny. Następny słupek pojedynczy w tym samym oczku. 2 oczka łańcuszka. Wchodzimy w poprzeczkę. Półsłupek, ale nie ściągamy mocno tego półsłupka, bo trzeba będzie się w niego wkuwać tutaj. Żeby było łatwo. Jeszcze raz, bo mi tu się spruło.
Dwa oczka łańcuszka teraz. I w oczko. Jeden słupek, to drugi słupek w oczko. Słupek i słupek podwójny. Następne dwa słupki będą w łuku podwójne. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka na łuk i dwa słupki podwójne w tym samym łuku. Pierwszy i drugi. Słupek podwójny w oczku. I pojedynczy w tym samym oczku. Dwa oczka łańcuszka w poprzeczkę i półsłupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek w oczku, później słupek podwójny w tym samym oczku. Dwa słupki podwójne w łuku, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki podwójne w tym samym łuku. I tak robimy, jak tutaj pokazywałam dalej. Ja mam zrobione dwa oczka łańcuszka i łączę ten trzeci rząd ze sobą. Pierwsze, drugie, trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe. Rząd czwarty, jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka jako słupek. Następne oczko, słupek. I następne oczko, słupek. W tym samym oczku słupek podwójny. W łuku dwa słupki podwójne. Pierwszy, drugi. Trzy oczka łańcuszka. I w tym samym łuku też dwa słupki podwójne. Pierwszy i drugi. Słupek podwójny. Tu jest słupek, tu słupek i w oczku. Słupek podwójny. W tym samym oczku słupek pojedynczy. Mamy jeszcze jeden i drugi, drugie oczko, a w nich słupki pojedyncze. Pierwszy i drugi. One się tu robią takie krótsze, bo inaczej się robótkę trzyma. Trzy oczka łańcuszka teraz. Trzy. W środek tego półsłupka, tak żeby były dwie nitki po jednej stronie i dwie nitki po drugiej stronie. Może to nie widać. O, tu mam dwie. Wtedy będzie to ładnie wyglądało. I też słupek taki luźniejszy. Półsłupek, półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka. Słupek. Jeden tu jest słupek, tu drugi, tu oczko. Słupek. Drugi słupek. Trzeci słupek w następnym oczku. I podwójny w tym samym
oczku. Tak wykonujemy ten rząd czwarty. Teraz dwa słupki w łuku. Pierwszy i drugi. Dwa oczka, trzy oczka łańcuszka na łuk i dwa słupki w tym samym łuku podwójne i drugi. Słupek podwójny w tym oczku. I słupek pojedynczy w tym samym oczku. Później będą dwa słupki pojedyncze tu i tu. Trzy oczka łańcuszka w środek. Trzy oczka łańcuszka w oczko, słupek, słupek. Tak wykonujemy dookoła ten rząd, jak tu pokazywałam. Mam zrobione trzy oczka łańcuszka w środku półsłupek, tego półsłupka i też trzy oczka łańcuszka i w trzecie oczko. Tutaj z tego oczka, co było oczko ścisłe, co łączę, to nie liczę. Pierwsze, drugie i tu jest to trzecie oczko, tuż przy samym tym słupku. I też oczko ścisłe. I też trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Jako słupek. Następny słupek w następnym oczku. I w następnym oczku też słupek. W następnym słupek. I w tym rzędzie to jest 1, 2, 3. Nie dodajemy już w jednym oczku po dwa razy tych słupków, tylko raz. Teraz będzie słupek podwójny w następnym oczku. O, właśnie tak. I dwa słupki w łuku podwójne, przedzielone trzema oczkami łańcuszka. 1, 2, 3. Dwa słupki podwójne w tym samym łuku. I słupek podwójny w oczku. I teraz słupki pojedyncze. Będzie ich 1, 2, 3, 4. I po tej stronie też 1, 2, 3, 4. Te pojedyncze, bo te trzy po tej stronie już są podwójne. I tu też podwójne. Teraz następne będą pojedyncze. 4. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty słupek w oczku. To były dwa oczka łańcuszka, to trzy, teraz cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Do środka tego półsłupka i też półsłupek. I też cztery oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i też oczko i słupek, następny słupek, następny oczku i następny w następnym oczku. Już mam 3, czwarty słupek, bo nie dodajemy, będzie w następnym, a tu będzie w następnym słupek podwójny. I w poprzeczce dwa słupki podwójne. Po jednej stronie trzy oczka łańcuszka na łuk. I dwa słupki po drugiej stronie. Ja już tu mam.
I słupek podwójny w oczku. Zahaczyło mi się tu. Słupek podwójny. I w następnych oczkach słupek pojedynczy. 1, 2, 3, 4. I 4 oczka łańcuszka. Środek, 4 oczka łańcuszka. Tak robimy ten rząd. Mam zrobione 4 oczka łańcuszka, środek i półsłupek, 4 oczka łańcuszka, wkuwam się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego, trzecie oczko, zamykam oczkiem ścisłym i takim dłuższym oczkiem przechodzę pomiędzy tymi następnymi słupkami w oczko. Tu jest jeden półsłupek, tu jest ten drugi i tu jestem teraz w środku, w tym oczku. I będzie tyle samo tych słupków pojedynczych, też cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery, bo żeśmy tutaj jedną ominęli, tą poprzeczkę. Jak ja mówiłam, trzy. Jeden, dwa, trzy ma być oczka łańcuszka. I w następne oczko słupek. I w następne oczko też słupek. I w następne słupek. Mamy cztery słupki też. Łącznie z tym łańcuszkowym. I teraz w następnym słupek podwójny. W następnym oczku. I dwa słupki podwójne w łuku. Pierwszy, drugi i trzy oczka łańcuszka na łuk i dwa słupki podwójne w tym samym łuku, pierwszy i drugi i też słupek podwójny w następnym oczku musiałam tu przeliczyć, wszystko mi zgadza, słupek podwójny w oczku i słupki pojedyncze, pierwszy, drugi, trzeci, i czwarty. I zostaje nam tu jedno oczko. To go opuszczamy. Tak jak tutaj, żeśmy przeszli do następnego, że to było zostawione. Tak samo tutaj to omijamy. Teraz 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 4, 5, 6. W środek półsłupka i też półsłupek. I 6 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. Omijamy to oczko. Słupek tu jest. Słupek to omijamy. I w następne. Oczko i słupek. I tak wykonujemy ten rząd dookoła. Tak będzie teraz to wyglądało. Że tu nie wkuwamy i po tej stronie też w to ostatnie oczko, a tu 6 oczek łańcuszka po jednej, po drugiej stronie. Jest to rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. Pousuwam, żeby było ładnie, zgrabnie,
na końcu. Ona się teraz troszeczkę tak wypukla, ale przecież ta gwiazdka to jest wypukła i ona się później tak ładnie układa. Jestem na początku tego szóstego rzędu. Zrobione jest 6 oczek łańcuszka. Wkuwam się w trzecie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Oczkami ścisłymi przechodzę przez te oczka do oczka, omijając te dwa słupki. I tu jestem między tym a tym w środku. Będzie teraz inny wzór, bo te słupki będą przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Tu jest środek. 2, 4, 6, jest 7. 3 oczka łańcuszka i 7 po tej stronie też. Trzy oczka łańcuszka na słupek. 2, 3 i 1 na oczko dzielące. Do następnego oczka. Słupek. Jedno oczko dzielące. I do następnego oczka. Słupek. Jedno oczko dzielące. Tak robimy ten siódmy rząd. Do łuku. Słupek. Jeszcze raz. Jedno oczko dzielące, drugi w tym łuku i trzy oczka na łuk. 1, 2, 3. I słupek w tym samym łuku. Jedno oczko, drugi w tym samym łuku. Jedno oczko. Do następnego oczka, słupek, jedno oczko, słupek, jedno oczko. I słupek. Mamy tu dwa, jeszcze jeden słupek. Dwa oczka było. I jeszcze jeden słupek. To omijamy. Tak jak tutaj na początku tego okrążenia. To też. I też jest 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Teraz będzie 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. W środek tego półsłupka i półsłupek. I 7 też oczek łańcuszka. 1, 3, 4, 5, 6, 7. I słupek. To omijamy. I w następne. I słupek. Jedno oczko łańcuszka. I tak robimy to okrążenie tego siódmego rzędu. Na łuk 3 oczka łańcuszka i spotkamy się na początku tego siódmego rzędu. Siedem oczek łańcuszka zrobione i wkuwam się tutaj w trzecie oczko tego słupka, zamykam oczkiem ścisłym. Teraz rząd ósmy będą te ząbki. One są z trzech oczek łańcuszka. Tu jest też środkowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Środkowego nie liczę.
1, 2, 3, 4, 5, 6. I też to będą w 7 oczek łańcuszka na te promienie. Przechodzę teraz do tego łuku posłupkiem. Posłupek. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Poprzeczkę. Posłupek. 3. Poprzeczkę. Posłupek. Półsłupek, 3 i półsłupek i w następną, 2, 3, włók, 1, 2, 3, wracamy do łuku, półsłupek, 1, 2, 3. Poprzeczkę. 3. Poprzeczkę. I tak tą stronę robimy jak tą po prawej stronie. 3. Już tutaj jestem. I do następnej poprzeczki. I też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do łuku i środek półsłupka i półsłupek. I też 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poprzeczkę, półsłupek i tak robimy dookoła te ząbki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wszystko się zgadza. Obrobiłam ząbkami wszystkie te ramiona. 7 oczek łańcuszka. Wkuwam się w półsłupek. Tu był na początku tego 8 rzędu. I oczko ścisłe. Robótka zrobiona. Usztywnianie. Tu mam usztywnioną już. Wyschniętą. I tak powinna wyglądać po tej wewnętrznej stronie. Gwiazdka tutaj jest starta. Wkładam na folię. Mam wyrysowane kółka różnej wielkości, bo ważne jest, żeby te ramiona były jednakowo naciągnięte. Wtedy przy sklejaniu nie ma problemu. Wkuwam się igłą w środek tego styropianu. I najlepiej są takie krótkie te igiełki. Oj, to chyba nie widać. O. I naciągam. Czy te one są tu równo? Od tego koła jest. I w środek tego ząbka. I naciągam. I tak jak ktoś oglądał, czy robił dużą gwiazdę, to wkuwam się też tu w środek, ale nie w ostatnie oczko, tylko w ostatni tu ten półsłupek, tylko przedostatni w ten. I tu w środeczek mocno dopinam, bardzo mocno. I tutaj następny to ramię tak dookoła równiutko.
I tutaj w to drugi półsłupek. Nie w ten, a w ten. Najlepiej na ukos. O tak. I tutaj też. Ja już mam przypinane. Pokazywałam na sucho. Jeszcze tu poprawiałam, żeby były napięte naprzeciwko tych ramion styropianowych. Dociskam. Jak jest mokre, to jeszcze tutaj te promienie układam, żeby one tak nie odstawały. A te ząbki tak kładę na styropian. Wtedy to ładnie wygląda. Dwie części dobrze usztywnione i można sklejać. Na początku filmiku pokazywałam taką, co zebrałam w jedno oczko, żeby dokleić, jak ktoś chce tą nóżkę, żeby dokleić do tej gwiazdki, ale wydaje mi się, że będzie lepiej trzymało jednak z tymi potrójnymi tu słupkami. Jest ta nóżka nagrana w drugiej części gwiazdy, którą pokazuję na filmiku, jak wykonać ją. Wtedy dokładamy wewnątrz i przyklejamy. Z jednej strony wewnątrz, później z drugiej strony też tak samo. Proszę sobie obejrzeć drugą część filmiku dużej gwiazdy, tej o średnicy 24 cm. Ja skleję tą gwiazdkę ze wszystkich stron teraz, żeby ona tak wyglądała. Na filmiku tak wygląda, że raz jedno ramię jest dłuższe, a drugie krótsze, ale w rzeczywistości one są wszystkie równiutkie. Kleję te wszystkie ramiona i dokładam tą drugą część i przytrzymuję, żeby się dobrze skleiło. Dosyć trzeba tutaj przydusić i trochę podtrzymać, bo się inaczej odklei. Robię tak ze wszystkimi ramionami. Czasem może nie pasować, wtedy musimy dopasować te ramiona ze sobą. Już trzyma. I następne. Może tą, nie, teraz tą następną. Po kolei. Jeszcze trochę, bo się nam odklei. Teraz tą. I tutaj. I trzymam. I tak robię ze wszystkimi tymi ramionami. Jak będzie coś odstawało tego kleju, to po prostu usuwamy. Jak będzie ktoś chciał dolepić sobie tą nóżkę, to pokazuję tutaj na tej dużej gwiazdce. To będą później takie przerwy tutaj, ale tak ma być. Potem jak się włoży ten czubek od choinki, to jak troszeczkę dalej wyjdzie, wtedy będzie dobrze trzymało. Bo jak przydusimy, to zrobi się tutaj płaska, ale to tak nie widać. Taką gwiazdkę można sobie przyozdobić, jak komuś się podoba. Taką ozdobną pasmanterię szklącą. Będzie błyszczeć ładnie na choince.
może być srebrna. Ominąć te słupki, co były przydzielone jednym oczkiem łańcuszka, troszeczkę niżej i tak po kawałeczku. Proszę bardzo, będziesz zdobyć. To jest srebrna, a złota bardziej odbija. Ta pasmanteria. I tutaj też. To jest duża gwiazda. To jest ta średnia, co przed chwilą pokazywałam, jak ją wykonać. A tu jest ta najmniejsza. Tak przywieszone razem. Super wyglądają zawieszone do okna. Dziękuję za wspólną pracę. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam też na nasze filmiki. Do usłyszenia.